Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest czwartek, drugi tydzień eFootball 24. Co my tu mamy? Końce na pewno. Zawsze myślałem, że to są skille. No to są treningi. Jakieś losowanko z klubów partnerskich. O, nowe koszulki. No tutaj do eventów używacie. Już mnie chłopaki już mnie uświadomili, trenerzy, że te karty można używać do eventów. Bo nie zawsze nam dobierze, jeśli gramy offline, no to nie zawsze nam dobierze. Znaczy nie dobierze w ogóle. No i Neymar został dodany, junior. I chyba kampania z nim związana. O, właśnie widać. A, trzeba po prostu... Aha, to jest po prostu karta, którą dostajemy, chyba tak, którą dostajemy, ale też dodatkowe zadania dostajemy, za wykonanie których dostaniemy GP i doświadczenie. Tak, tak powinno być. No i jest. No i jest, dużo tych paczek dzisiaj będzie chyba. No i jest ten Neymar. Fajna karta, ładna karta. Co my tu dostaliśmy jeszcze? Zobaczmy. Tutaj nic. Kurczę, jestem po nocy, trochę mogę spać. Jeszcze. Sygnał, oczy, palce, mózg. Jestem spowolniony. O! Ten starter też był, National Teams. No to będzie do wykonania. To sobie zrobimy. To jeszcze jest. National Teams, dobra. GP i ten. I tutaj Thai. No to też nie będę robił, bo to dla treningów to... A, jeszcze dostajemy to już z tej ligi tajskiej ticket. Będziemy losować zawodnika. Wydaje mi się, że tego nie chce mi się robić. Tego też nie będę robił. Golden Ball, o, to jest fajne. A to treningi są tylko. Treningi. Ale Golden Ball, to można szybko wykonać. Ale ja nie będę wykonywał. Może będę, zobaczymy co ten Neymar nam zaoferuje. Jest! Są nasze chłopaki! Kurwa, dobrze. Widać, że porządna drużyna. Co oni tu robią w ogóle? Dobra, ale to jest online z innymi, przeciwko innym. To sobie zrobimy, bo są końcy. Końcy są za pierwszy mecz, także jak ktoś chce tylko końcy, no to robi pierwszy mecz, trzy treningi. Bardzo fajny ten event. Mexican Clubs. To nie wiem czy było czy nie, ale ja tego raczej nie będę robił, bo to treningi to tak mnie interesują. Mnie tylko skille interesują. No to ja sobie zrobię co? Trening to nie, to też nie. Akurat trzy aż. Proszę. No i to też zrobię. To zrobię National Teams i National Teams. Te dwa zrobię. To i to wszystko. Dobra, lećmy dalej. Poczekajcie, może coś tu jeszcze jest, czy jest? Nie, nic nie ma. Misje. No właśnie, match pass to się nie zmienił. Już został wbity. Przed chwilą muszę iść psa wypuścić, bo już mi tak stęka. Za oknem. Tylko przerywa, ale nie rozumie.
Mogłem zatrzymać, ale ten pies to mnie niszczy, panowie. Pies to mnie niszczy normalnie. Gdy nagrywam, zawsze odpalam, to on już za oknem i szczeka. On chce do domu, nie? Przecież siedziała 2 minuty tylko. Kurwa, ileż można siedzieć? Dobra. Dużo mam tutaj. To było na pewno. Nie wiem, czy było, szczerze mówiąc. Chyba było, bo to z Messi, a ja nie robię tego po prostu. No po prostu nie robię. Może się jakoś zrobię samo kiedyś. Jak tu nie ma nic, co by mnie skusiło. No, te GP points i te treningi, no to powinny mnie kusić. Ale ja tylko po skille. Po GP points jak wpadną, to fajnie. Te końce jak też wpadną, to też fajnie, ale to raczej tak z przypadku. No i tu Neymara macie zadania i wszystkie te zadania z Neymarem związane zrobicie sobie. No jest tutaj troszkę tego. Ale że co? Aha, trzeba wygrać mecze. No tych meczów jest 20 aż, tak? 20 meczy. Ale to z komputerem też możecie sobie włączyć. Także na spokojnie to sobie tam zrobicie, prawda? O. Część meczy w starterze, w startupie. To porobicie, to jest też automat, nic trudnego. No i tutaj mi tam kariera jeszcze została. To już było. Także jest zabawy, jest troszkę tych eventów do rozegrania. Football coinsy. Tam Koska dał dzisiaj sposób na to, jak te coinsy można kupić taniej. Taka informacja. Post zrobiłem o tym, że gdzieś tam się logujecie i coinsy, znaczy coinsy, PlayStation Plus doładowujecie na kwotę 200 zł, ale płacicie tylko 175, coś takiego było. No jak będzie promocja tych coinsów, no to sobie wykorzystacie. Dobra, tutaj nic. Stripsy. Pepsi to nie. No też te promocje takie. Dużo chcą, strasznie tutaj dużo chcą. Nie wiem, czy ktoś to weźmie kiedyś. No i nic, dobra, lecimy do tego, lecimy do paczek. Chyba było. Tak, tam ta była paczka, bo widzę, nielosowana jest, co jest, nie? Ile mam paczek? Raz... Nie. A, to partnerskie zostało losowanko. Też omawiane było, tylko sobie wylosujmy. Kogo ja tu nie mam, prawie wszystkich mam. No jest bramkarz jakiś. Onana, ale miałem kiedyś go, używałem go, bardzo, bardzo dobrze mi bronił. Byłem zadowolony. No i mamy 4 paczki, tak? Dobra, jedziemy z tą paczką. To jest co? Co to za paczka? Hiszpańska? Hiszpańska. Reina. Bramkarz, David Garcia, Destroyer, obrońca. No, który wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale speed i przyspieszenie będzie na takim sobie, sam takim sobie poziomie. Ale generalnie super. To jest dobry traf. Bardzo dobry traf. Nie jest to jakiś obrońca top, ale jest bardzo dobrym trafem. Isco. Ulepszony double touch. Podkręcanie, long range shooting, passing weighted pass. Całkiem niezły zawodnik. Creative playmaker. Ale on będzie fajnie chodził. On będzie fajnie chodził, bo on ma też mazing run, incisive run w tym AI playing styles.
on będzie fajnie chodził. No tego tutaj liczby nie pokażę, ale on będzie fajnie wam biegał, jakbyście go mieli, no to... Tylko, że tutaj speed i przyspieszenie, no to nie jest jakiś tam stricte mega skrzydłowy. Chociaż przyspieszenie tam dojdzie na jakiś poziom, ale to... Ale chyba AMF, raczej AMF. Bardzo dobre podania, jakieś tam jak dryblujecie, to już w ogóle będzie super. Też super traf. Morata, Alvaro, 1,39 m wzrostu. No i z ławki, speeding bullet. Morata w porządku wygląda. Tylko tym zawodnikom też możecie dodać skilla, to też warto wziąć pod uwagę. Ale czy dodawać? No chyba może temu Isco, ale Isco to nie też nie za bardzo tam na skrzydle. Bo on całkiem niezły miałby podanie, jakbym dodał mu pinpoint crossing, to by fajnie dorzucał piłki. Morata z kolei, no wysoki napastnik, taki... Statystyki będzie miał takie średnie. Takie średnie będzie miał. Ale i w powietrzu powalczy i nie jest jakiś taki mega wolny. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. To też jest dobry traf. Ozegaja, tego miałem. I zajebisty lewy obrońca. Bardzo dobry lewy obrońca. Tylko nie ma za wiele tych skilli do obrony. Ale mi się nim mega grało. Jako ofensywny taki obrońca super mi się nim grało. Lorente, box to box. 1,54 m wzrostu. No to jest też bardzo dobry koleś. I do przodu, i do tyłu. Szybkie przyspieszenie. Troszkę balans taki se, ale... Ale to jest dobry koleś. Do bronienia i do atakowania jest całkiem okej. Okay. Destroyer Rodriguez. Ten jest mega. Ten jest bardzo dobry. To nie jest Rice. Ale mógłby być. Ale bardzo dobry. Ten jest super. Taki stricte do obrony to jest super. Marty Zubimendi. Anchorman. Jakiegoś blokera mu brakuje i będzie super. On mu się dorzuci blokera. Troszkę niski taki Anchorman. 1,51 m wzrostu. Ale okej. Okay. Dani Vivian. Destroyer kolejny. Środkowy obrońca. A ten ma takie minimum. Nie będzie jakiś wypaśny obrońca. No ale za to ma speed i przyspieszenie na jakimś tam przyzwoitym poziomie. Ale wolałbym chyba tego Davida Garcia nawet. No, tego Davida chyba Garcia bym wolał bardziej. No, tego bardziej bym wolał. Chociaż jest wolniejszy, ale ten też jest spoko, ten Vivian. Też jest spoko. Gundogan. No i to jest hall player, to jest mega traf. Na CMF będzie chodził zajebiście. No, Soul Control mu... Nie, Soul Control... Flip Flamu brakuje do ulepszonego Double Toucha i... Można się nim bawić, bo naprawdę dobrze wygląda. No tylko jego jest wadą... Speed i przyspieszenie, bo jako hall player to jednak fajnie jakby miał tych atrybutów trochę tutaj. Ale go możecie rozwijać. To jest też super traf. Rodrigo, no to generalnie koleś stworzony do dryblowania i ścinania ze skrzydła, wchodzenia w pole karne i uderzania na bramkę. A jak uderza, kicking power 7-2, podkręcanie 7-1. Podania słabe. Balans. Finishing 7-9. Balans 7-9,
No, tak jak mówiłem, ale on ma na starcie ulepszoną double toucha, drupa asynchryczna, jest przynajmniej acrobatic finishing i dużo skilli do wrzucenia. Ale to jest też mega szybki koleś. Jako super sub może. Ale dużo ma skilli do wrzucenia. Chociaż może... Vantage Pass na pewno trochę ma tego. Ja nie wiem, czy bym rzucał. To trzeba lubić. Byśmy sobie losowali, ale to. Ja teraz ustaliłem sobie zasadę na streamie, że losujemy za każdą porażkę. Losujemy jedną paczkę. No i tak będzie, tak zachowamy się. To jest super paczka. To jest super paczka i. Znaczy super, nie jest jakiś. Żaden tutaj. Może Gundogan. Gundogan to będzie taki, można powiedzieć, topowy traf, ale cała reszta jest mocno solidna. Na start super. Czekajcie, jeszcze wejdźmy do tego Neymara, bo go zapomnę, ja nawet go nie widziałem. Gdzie ten Neymar jest? Albo muszę wykonać najpierw. Nie, jest tutaj gdzieś. Nie, jest ona, no jest Neymar, ale ładna karta. SS Neymar, Creative Playmaker. No, to jest piłkarz bardzo dobry do zabawy z piłką. Jakieś zwody, triki, bo to Neymar się do tego nadaje. No ale on. Słuchajcie, jak nie macie Neymara, to na pewno go przytulicie. Ja nie chcę go porównać do innych wersji, no bo to sami już będziecie wiedzieć. Do tego dostajecie za darmo, to sobie tam porównacie. Speed. Generalnie na lewej pomocy bym go w ogóle nie widział tutaj, na lewym skrzydle. Po prostu tak, żeby za dużo nie biegał, żeby wykorzystał to przyspieszenie, a nie. Swoją szybkość, bo jej nie ma. Jak ma długo biec, no to tak średnio. Ale te pierwsze metry, 4-5 metrów, no to przyspieszenie będzie miał niezłe. Takie skille. No, brakuje mu Soul Control do ulepszenia double toucha. No, same do dribblingu. Long range, curler, no look pass. O, brakuje mu na przykład One Touch Pass, True Passing, jak ktoś będzie się chciał bawić. No ale to Neymara za darmo dostać, to też jest fajna sprawa. Dobra, lećmy dalej. To jest fajna paczka hiszpańska. Tutaj, a to tutaj to, to tutaj to. Jak się będzie losował. Ten ma nawet w miarę fajne atrybuty. Tylko speed, przyspieszenie. Nie jest taki zły, tylko skilli nie ma. Samir. Samir też skilli brak. Takim fullback. Absolutne minimum i tylko speed, przyspieszenie. Angulo, defensive fullback. No, to chyba na razie najlepiej wyglądający koleś stąd. Angulo, Lines. Taki do dryblowania generalnie. Żignak. Deep lying forward. Lying forward. Nie no, deep lying forward to musi mieć skill do tego, do podań. Bo to bez tego to nie będzie Harry Kane. Carioca. No atrybuty ma fajne, jak na orkiestratora, no to ma fajne atrybuty, ale to. Goriaran. Creative Playmaker z rzutkami. Gdzieś tam go by upchał. Ale to. No, całkiem niezłe ma te wrzutki. No, ale z kolei na boku nie może grać.
bo nie może, ale ma przyspieszenie jako takie. To też jakiś tam jest ok. Guzman. To goalkeeper. Mówię, co jest? Dobra, losujemy sobie trzy razy i zostawimy ich, bo chłopaki mówili, że można ich używać później do eventów, żeby szybciej ten event zakończyć, także to sobie zostawimy ich. Bizarro, Anchorman. No to ten w miarę okej wyglądał. Nie najgorszy. No ale co by nie trafić, to i tak go zostawię, i tak go zostawię. Nie może mi się tutaj podniecać. Bigun. No jest Guzman, bramkarz. Dobra. Stąd nie losować za końce. No chyba, że chcecie, nie? No, losujcie, proszę bardzo. Weźcie moje końce, Konami. Dobra, to jest to. I teraz jeszcze mam taką paczkę Worldwide September. Pelistri, Prolific Winger. Szybki, przyspieszenie jest, brak skilli. Rafael Toloi, Extra Frontman, jak komuś nie przeszkadza, skill ma super. Przyspieszenie, szybkość, wzrost, okej. Forma D. Całkiem niezłe te atrybuty defensywne, speed, przyspieszenie troszkę niskie, physical contact, takie też w miarę okej. To jest okej traf, ale nie jakiś wybitny. Sosa, lewy obrońca, wrzutki, przyspieszenie, szybkość, kicking power, podkręcanie. No, ten jest fajny. Ten jest bardzo fajny. Taki cross-specialist. Cross-specialist. Taki do, na lewą pomoc, nie na lewą obronę. Tylko będzie chyba wypompowany ze staminy. 7-5 ma teraz. No taki stricte do wrzucania, ale też ten speed to przecież nie będzie jakieś wybitne. Ale na lewej pomocy, no to tego mógłbym trafić w sumie, jak będę losował. Baumgartner. Party Playmaker. No, ten fajnie wygląda, bo ma dwie nogi, w sumie na AMF-ie albo na lewym skrzydle może sobie pograć. Creative Playmaker. No to dobrze wygląda, ten chłopak dobrze wygląda. Pickford, Mateusz, Kunia, Deep Lying Forward. Ten ma True Passing, ale nie ma One Touch Pass. Ale ma przyspieszenie, taki sobie dribbling. Low pass 7-3, to też nieźle. Finishing 7-6, podkręcanie. Power. Hurricane jest twardszy, jeśli chodzi o taką walkę stricte w powietrzu. Siłę. Wyższy jest o 4 cm. No ale ten z kolei lepiej dribbluje. Też będzie ok traf, ale nie jakiś taki mega perfect. Dalot, attacking fullback. Ma absolutne minimum ze skilli. Wrzutki, no taki typowy do wrzutek. I tyle, nie? Jak pobiegnie, wrzuci, no to swoją robotę wykonał. Brand, creative playmaker. No ten też fajnie wygląda, tylko przyspieszenie tutaj siedzi z kolei trochę. Przyspieszenie siedzi. Ale 1,85 m wzrostu, fajne podania, fajne wrzutki. Kontrola piłki, jest troszkę balans niski. Montaż pas, true passing. To jest okej traf. To jest okej traf. Nie najgorszy. Ake. No ma fajne te atrybuty takie stricte na środkowego obrońcę.
troszkę niskie, trochę mało skilli. Tak i tak, ale dobrze wygląda. To jako baza na skille, ale to szkoda kasy. Szkoda kasy. Merino, box to box. Ten zajebisty. Ten Merino, no to jest mega. Jedynie co można się czepić, no tylko przyspieszenia i szybkości. Balans to pomijam, bo to jest wysoki koleś, to olać balans, to nieistotne dla niego. Ale ten jest mega. Ten jest i do przodu, i do tyłu. Bardzo dobry. Kurczę, zaskoczył mi trochę. Mega koleś. Ten jest bardzo dobry. Merino, no. No i Dembele. Dembele ma dwie nogi. Ulepszone. Ten ma, czy nie ulepszony? Double touch? Nie, jeszcze nie ma. Two passing, pinpoint crossing. Big shot. To jest taki skrzydłowy, który potrafi przedryblować, ale też potrafi dorzucić pole karne. Ta wrzutka nie jest a la Beckham, a la Arnold. Tylko jest. Okej, okay. Jest okej. Okay. Jest, nie jest taka zła. Przyspieszenie jest, szybkość jest. Ale tutaj ja zawsze takich skrzydłowych u mnie w zespole oceniam pod względem liczb i... No Dembele się jeszcze utrzymuje, czasem go wpuszczam, prawda? I nie jest taki zły. Nie jest taki zły. Jeszcze pokażę wam może statystyki, jak u mnie wygląda. U mnie skrzydłowy powinien mieć chociaż 30% albo goli, albo asy w stosunku do rozegranych meczy. Zobaczcie, Donadoniego na przykład, no to ma 446 meczy, czyli tam gol i asy ma 160 ponad. No czyli tą 1/3, prawda, ma. No, zobaczmy Dembele. Ile on tam będzie miał? Nie pamiętam, bo to wprowadzili dawno, a Dembele nie grał w eFootball 24. Jest Dembele, ten z Barcelony. 64 mecze, 17 z tego goli i asyst. No gdzieś tam podchodzi pod 30%. Ale to pode mnie. Jak ktoś będzie bardziej dryblował jak ja, a ja w ogóle nie drybluję, no to będzie mógł zrobić z niego lepszy użytek niż ja na pewno. No i dobra, no i została paczka 11 tygodnia. Słuchajcie, ja bym mógł wam zrobić takie porównanie w stosunku do tych oryginalnych wersji, bo tutaj jest dużo zmian. Ale jak mi się coś przypomni, Diomande, Aero Superity, to będzie fajne. I One Touch Pass, Bernardo Silva też fajne. Jak mi się coś przypomni, no to wam powiem. Mkhitaryan, mega mecz przeciwko Milanowi. Mofi. To Mofi, mój taki Christopher, pierwszy subskrybent, on zawsze mówi Mofi, zajebisty, no w końcu jest. Chyba był najlepszym graczem w lidze francuskiej został wybrany. Bizot, bramkarz. Aktur Goklu. Przyspieszenie, szybkość, wrzutki takie sobie, podkręcanie ok, dribbling, balance. Aj. No i ma skille do tego, do soul control, double touch, do dribblingu. Coś do strzałów, coś do podkręcania, first time shoot, one touch pass, pinpoint crossing. No i u mnie mógłby sobie pograć na prawym skrzydle, bo dobrze wygląda. Dobrze wygląda, no. Diomande, ten obrońca, tylko on ma mało te skilli, ale ma takie... No takie podstawowe, że tak powiem. Na atrybuty defensywne to jeszcze plus 2 dostanie od menadżera wszystkie. No szybkość, przyspieszenie, med 90 wzrostu, to wszystko fajnie wygląda. To tylko te skilli mało ma, ale też jest fajny obrońca. Mkhitaryan, 34 lata już ma. Ale jak na 34 lata, szybkość, przyspieszenie całkiem ok. Rzutki, podkręcanie, dribbling. Dwie nogi.
i Hall Player. No to też będzie fajny traf. Też będzie fajny traf. Cristante, box to box. No jak takiego box to boxa troszkę mało. Troszkę mało, no. Macie skill defensywne jak na niego, jak na box to boxa, ok, ale trochę mało. Mofi, to ten napadzier właśnie. Finish 90, speed 90, 1,88 m wzrostu, medium słabsza noga, forma standard, fizyka kontakt wysoki. Czyli twardy chłopak do walki w powietrzu, który nie ma skilla heading, nie ma skilla aerial superiority. Ale jest szybki z takim wzrostem. I lewonożny. No nie najgorszy, trzeba było go przetestować. Jak miał aerial superiority i główkowanie, no to byłby dobry traf. Bardzo dobry traf. Byłby taki troszkę jak... Blachowicz? Jak Blachowicz troszkę byłby. Blachowicz też lewa noga. Żał Cancelo. No i ten był od razu by u mnie grał na prawej pomocy, bo chłopak ma fajne skille do kiwek. Ma ulepszony double touch, one touch pass, passive, people and crossing, outside curler. I to jest fajna wersja jego. To jest wrzutki i podkrycanie. To ten jest fajny. Ten jest fullback finisher, ale grałbym na pomocy raczej. Chociaż na broń też byłby nie najgorszy. To jest bardzo dobry traf. Mofi Robertson, ten z kolei na lewej stronie. Tutaj macie dwóch właśnie obrońców, lewy, prawy. No i Robertson zawsze miał mega skille. Bardzo fajne skille miał zawsze. Atrybuty też miał w porządku. Stamina wysoka. Wrzutki, no wrzutki nie są takie jakościowe jak João Cancelo, ale on za to oddaje w defensywie i w skillach. Blachowicz, tu warto się zatrzymać na chwilę, bo tutaj to jest wysoki koleś. Speed, przyspieszenie na jak na takiego wysokiego kolesia bardzo ok. Finishing, physical contact, jumping. I on ma lewą nogę. No ale sprawa jest taka, że jego pierwsza wersja, która ma lewą nogę, znaczy słabszą nogę, very high. Zawsze miał low. I koleś jak miał, jak grałem nim kupę meczy i jak miał uderzać z prawej nogi, zawsze po prostu leżą z lewej nogi, nawet z fałsza, byle jak oby tylko tej prawej nogi nie użyć, a tutaj macie dwie nogi. To jest petarda. Troszkę bym chciał więcej niskich podań od niego, ale to jest goal poacher i tak jakoś, no nie wymagam aż tak bardzo, a chciałbym. I to będzie bardzo dobry koleś w tej paczce, przez tą słabszą nogę. No i forma inconsistent, taka joker, została zbuffowana. No ale nie ma ani główek, ani AL Superity, ani One Touch Pass. Tutaj może troszkę siedzieć. Ale trzeba go sprawdzić, bo to może być mega koleś. Kulusewski. To Kulusewski dribbling, troszkę słaby balans, przyspieszenie, szybkość. Wrzutki jeszcze powinien mieć. No, on powinien mieć tutaj, pinpoint crossing, ma dwie nogi. Passing, one-touch pass. Ile miał tego strzału? Kicking power 7-8, standard forma. Lewa noga. 1,86 m wzrostu. No będzie się nim fajnie grało. Troszkę balans niski, ale dwie nogi ma. Ramming flank. To taki nie dla mnie. Jakbym miał pinpoint crossing, no to fajny byłby dla mnie, ale nie ma. No i Bernardo Silva. Ten zawsze był chyba creative playmaker, AMF, teraz jest box to box. Jako box to box to troszkę się więcej wymaga. Nie tylko do przodu, a on ma tylko do przodu. Ale ma wrzutki, ma outside curler, ma coś do strzałów. I ma coś do dribblingu. Także to jest taki box to box, bardziej ofensywny, bo do tyłu to ma tylko atrybuty. Ale na pewno wam się będzie nie fajnie grało, bo
ma wysoką kontrolę piłki, balans wysoki, to ludzie lubią takim grać. Ale bronić, no gdzieś ma te atrybuty, ale do skilli to nie ma nic do bronienia. Także box to box, to nie box to box. Taki ofensywny box to box. No, ale skill ma fajne, ale wiecie co? Tu mnie zaskoczył właśnie ten, gdzie on był? Ten inny był box to box jeszcze. No ten też jest w porządku, ale to jeszcze nie ten. Tu macie fajnego, nie, to jest Destroyer, ale ten jest też fajny. Marcos Lorente. Gdzieś tu był jeszcze box to box. Holplayer Gundogan na pewno. Oceniałem przecież, już zapomniałem gdzie on jest, gdzie on był. Może? Inny był taki box to box, którego bym bardziej wolał. Ten, Merino. Ten mi się podoba mega. Merino mi się bardziej podoba niż na przykład niż ten Bernardo Silva. Jako box to box stricte, nie? A to ten mi się bardziej podoba. Dobra, to było na tyle. Widzimy się w poniedziałek albo na streamie któregoś wieczoru. Tak jest, któregoś wieczoru będziemy się widzieć. No to trzymajcie się ciepło i do któregoś wieczoru. Do piątku może, o, może do piątku.